Szanowni Państwo, jak doskonale wszyscy wiecie, obserwujecie życie polityczne. Od 2 miesięcy Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej wraz ze swoim liderem Donaldem Tuskiem, czyli wszyscy posłowie, senatorowie, ruszyli w trasę. Ruszyli w trasę, spotykamy się z ludźmi we wszystkich województwach. Plan jest taki, żeby do końca czerwca odwiedzić wszystkie 16 województw. Do tej pory odwiedziliśmy 4 województwa, zaczęliśmy od województwa łódzkiego, poprzez Wielkopolskę, Śląskie, tam trwała akcja 10 dni, i województwo polskie. No i przyszedł czas na nasze województwo kujawsko-pomorskie. W związku z powyższym chciałbym Państwa poinformować, że już w najbliższy poniedziałek i wtorek, czyli 3 i 4 kwietnia, do naszego województwa w ramach akcji Tu jest przyszłość przybędą parlamentarzyści, posłowie, senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście zaplanowaliśmy szereg spotkań we wszystkich powiatach naszego województwa, w ponad 20 miejscowościach zaplanowanych jest ponad 100 spotkań. Ponad 100 spotkań, na których będą i potwierdzili już udział 120 parlamentarzystów. To najważniejsze spotkanie, otwarte, które wszyscy bardzo, bardzo obserwują i oglądają, to jest spotkanie Donalda Tuska, otwarte spotkanie, na które wszyscy mogą przyjść, wszyscy mogą zadawać pytania. Odbędzie się w Chełmie w poniedziałek o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 2, dlatego wszystkich chętnych na to spotkanie serdecznie zapraszam. Ale oczywiście jesteśmy w Grudziądzu i również w Grudziądzu odbędą się takie spotkania z parlamentarzystami. Założyliśmy taki cykl spotkań, żeby było otwarte spotkanie oraz spotkania tematyczne, spotkania problemowe z różnymi grupami społecznymi. I takowe też się odbędą w naszym mieście. Już o godzinie 12 do Grudziądza przybędą m.in. pan profesor Dariusz Rosati, również będzie pan marszałek Cezary Grabarczyk, pani poseł Elżbieta Gellert, która jest dyrektorem z szpitala zespolonego w Elblągu, będzie pan poseł Aziewicz i pan senator Leszek Czarnobaj. I rozpoczynamy cykl spotkań. Na pewno będzie spotkanie z przedsiębiorcami, na pewno planujemy duże spotkanie otwarte, na które również Państwa zapraszam w klubie Akcent o godzinie 17. Jak Państwo wiecie, tematyka na takich spotkaniach jest bardzo różna. Poruszane są wszystkie trudne kwestie dotyczące problemów, z którymi borykają się mieszkańcy, borykają się przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i o tym wszystkim chcemy z Państwem rozmawiać. Cykl spotkań ma charakter, tak jak powiedziałem, formułę otwartą. Tam też wszyscy chętni, którzy mają różnego typu sprawy, mogą się z nami nimi podzielić. A spraw jest bez liku. Dlatego też, Szanowni Państwo, przed nami bardzo trudne miesiące. Ja wiem, że już Państwo możecie mówić, że macie dość tego całego szumu informacyjnego, szumu politycznego, ale tak naprawdę my musimy o tym rozmawiać z Państwem, ponieważ dzielicie się z nami Waszymi spostrzeżeniami, informacjami, bolączkami i dlatego też parlamentarzyści przyjeżdżają po to, a są specjalistami w różnych dziedzinach, żeby z Państwem o tym dyskutować. Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie z przedsiębiorcami, ponieważ jak Państwo wiecie, to oni borykają się bardzo mocno z drastycznymi podwyżkami cen nośników energii, co absolutnie negatywnie wpływa na ich sposób prowadzenia działalności gospodarczej, ale też i zwykłym Polakom żyje się coraz gorzej. Dlatego też, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych w najbliższy poniedziałek, 3 kwietnia, na godzinę 17 do klubu Akcent. Oczywiście, jeżeli Państwo uznacie, że po tym spotkaniu można przejechać się do Chełma, to jest bagatela 30 minut, również serdecznie zapraszam na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem.